Okej, okay, słuchajcie, nazywam się Krzysiek Radoszewski, pracuję w Uberze od prawie 3 lat, zajmuję się rozwijaniem Uber Eatsa od zeszłego roku, wcześniej zajmowałem się marketingiem w Polsce, później w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, po którą też Polska podlegała i opowiem wam, opowiem wam dzisiaj trochę o Uber Eatsie jako platformie właśnie, która łączy użytkowników z restauracjami i z dostawcami. Ale zaczniemy od krótkiego wprowadzenia też na temat samego Ubera. Przede wszystkim dzisiaj będę mówił o tym, czym jest Uber Eats, w jaki sposób rozwijaliśmy się globalnie i też jakie innowacje, jaką technologię wprowadzamy w segmencie delivery, które mają bardzo pozytywny wpływ na rozwój tej platformy. Zacznijmy od samego Ubera. Firma, która powstała, może najpierw pytanie. Kto z was korzystał kiedykolwiek z Ubera? Ręka w górę. Okej, okay, super. Teraz drugie pytanie. Kto z was korzystał z Uber Eatsa? Ręka w górę. Okej, okay, pomału, dobra. Słuchajcie, Uber jest to firma technologiczna, która powstała w bodajże ponad 8 lat temu w San Francisco. Główną częścią biznesu, czy podstawą biznesu jest aplikacja, która kojarzy pasażerów z kierowcami, którzy świadczą usługę transportu w miastach. Na dzień dzisiejszy działamy w ponad 600 miastach na całym świecie, w 70 krajach. Wszystkie kontynenty poza Antarktydą. W tym czasie zrealizowaliśmy ponad 5 miliardów przejazdów i z samą platformą współpracuje 1,5 miliona kierowców. W Polsce jesteśmy od 2014 roku. Działamy tutaj, uruchomiliśmy tę usługę najpierw w Warszawie w sierpniu i stopniowo dokładaliśmy kolejne aglomeracje. W tej chwili działamy już w 7 aglomeracjach po ponad 3 latach i cieszymy się bardzo z tego, że z początkiem tego roku przekroczyliśmy dla nas magiczną barierę 1 miliona użytkowników w Polsce. I pomimo tak ogromnej skali, cały czas ten biznes rozwija się o 20% z miesiąca na miesiąc. I teraz w momencie, kiedy staliśmy się tak integralną częścią infrastruktury miejskiej i też po części stylem życia wielu mieszkańców miast w Polsce, możemy raz, że powiedzieć, że te miasta nie mają przed nami tajemnic, ale możemy też zastanawiać się nad tym, do czego jeszcze możemy taką usługę wykorzystywać, tak? I w momencie, kiedy też jakby w kontekście tego, co chciałem powiedzieć o stylu życia młodych mieszkańców miast, czy w ogóle mieszkańców miast, wiecie pewnie, jakie są średnie czasy oczekiwania na Ubera w Polsce, prawda? Więc to jest w granicach kilku minut. I też zauważyliśmy pewną zmianę w podejściu Polaków do tego, jak długo na te samochody trzeba oczekiwać, co przez to rozumiem. Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że dostaliśmy na Facebooku wiadomość od jednego z bardzo rozgniewanych użytkowników, który napisał wielkimi literami wiadomość z wykrzyknikami o treści: wasza aplikacja jest beznadziejna, czekałem ostatnio na samochód 7 minut. Tak. Więc jakby to jest też zmiana, która myślę, że w ciągu ostatnich 3 lat zaszła w Polsce. Kiedyś nie było to w ogóle możliwe, żeby czekać na samochód tak krótko na transport. I teraz pytanie, jeżeli mamy tak rozbudowaną infrastrukturę logistyczną i jesteśmy w stanie podstawić samochód, który przewiezie pasażera z punktu A do B w ciągu mniej niż 5 minut średnio, to jakie jeszcze możemy świadczyć usługi? Co jeszcze możemy transportować w bardzo krótkim czasie? I dla nas takim podstawowym sposobem weryfikowania takich założeń, czy w ogóle eksperymentowania, były zawsze aktywacje marketingowe. I lokalne zespoły mają bardzo dużą autonomię w Uberze, możemy testować różnego rodzaju rozwiązania. Między innymi pierwszym takim eksperymentem, który przeprowadziliśmy w Polsce, były Uber Pączki. Nie wiem, czy słyszeliście o Uber Pączkach w 2015 roku. To była pierwsza taka aktywacja, gdzie jakby próbowaliśmy sobie odpowiedzieć na to pytanie, ok, co jeszcze możemy dostarczać w bardzo krótkim czasie. Akcja odniosła bardzo duży sukces. Powtarzamy ją w tej chwili co roku. I to był pierwszy moment, kiedy my jako zespół lokalny trochę zrozumieliśmy też potencjał tej platformy. I będąc w 2015 roku we wrześniu w Chicago, miałem też okazję korzystać z innego rozwiązania, tak jakby też próby odpowiedzenia na to samo pytanie poprzez zespół lokalny w Chicago, czyli Uber Fresh. I Uber Fresh było to rozwiązanie, które umożliwiało użytkownikom zamawianie zestawów lunchowych w godzinach lunchowych za pośrednictwem aplikacji standardowej do przejazdów. To był taki, można powiedzieć, uproszczona pierwotna wersja, tutaj mi się trochę slajdy rozjechały, uproszczona wersja obecnego Uber Eatsa. Co ciekawe, dostawa była realizowana w ciągu 10-15
15 minut od momentu złożenia zamówienia. Więc ja osobiście zakochałem się w tym rozwiązaniu, ponieważ złożyłem zamówienie, nie zdążyłem jeszcze zjechać windą do lobby i wyjść przed budynek, a kierowca z jedzeniem już czekał na mnie na miejscu. To rozwiązanie między innymi różniło się też w tym sensie, że nie było możliwości realizowania dostaw door-to-door, czyli trzeba było zjechać na dół, odebrać jedzenie z samochodu. W 2015 roku w grudniu uruchomiliśmy pierwszy rynek który działa w obecnym formacie Uber Eatsa, czyli było to Toronto. W 2016 roku uruchomiliśmy ponad 60 miast w kilkudziesięciu krajach. No i 2017 to jest już optymalizacja tego modelu biznesowego i jego skalowanie na bardzo dużą skalę. I teraz opowiem Wam troszkę o tym, na czym w ogóle polega Uber Eats. Część z Was może już tę aplikację, część z Was już wiem, że tę aplikację zna. Jest to aplikacja, która łączy ze sobą trzy grupy użytkowników. Restauracje, użytkowników, czyli konsumentów i dostawców. Czym różnimy się od standardowych, dotychczasowych modeli, które działały na rynku, które możecie znać? Dotychczasowe rozwiązania były to bardziej platformy do generowania leadów, tak? Czyli były to strony internetowe, czy portale, czy aplikacje, które łączyły konsumenta z restauracją, natomiast restauracja później realizowała samą usługę dostawy. To też powodowało główny problem, na który najczęściej narzekają użytkownicy, czyli bardzo długi czas dostawy i czas realizacji zamówień. Jedną z głównych cech, która myślę, że wpływa na intensywny rozwój Uber Eatsa, jest właśnie czas dostawy, który w tej chwili w Warszawie wynosi średnio 35 minut i wynika to z tego, że z Uber Eatsem współpracuje niezależna sieć dostawców, którzy nie są przypisani do konkretnej restauracji, tylko realizują zamówienia z restauracji, która znajduje się najbliżej miejsca, w którym oni aktualnie są. W związku z czym po prostu bardzo mocno jesteśmy w stanie skrócić ten czas przyjazdu, tak, i też możemy też zwiększyć skalę. Na dzień dzisiejszy współpracuje z nami w Warszawie ponad 500 restauracji. Rozpoczęliśmy od 150, więc tutaj może opowiem kilka słów na temat tego, jak działa sama aplikacja. Najpierw logujemy się, korzystając z konta, z standardowego konta Uberowego do aplikacji Uber Eats. Wskazujemy w pierwszej kolejności adres, konfigurujemy dokładnie informacje na temat adresu dostawy. Na podstawie dosyć prostego w obsłudze interfejsu użytkownika wybieramy restaurację, konfigurujemy sobie swoje zamówienie, składamy je i potem z poziomu samej aplikacji mamy możliwość śledzenia jego statusu, mamy możliwość skontaktowania się z kierowcą, sprawdzenia, gdzie ten kierowca jest, w którym i też jakim pojazdem on do nas przyjedzie. Kilka liczb odnośnie Uber Eatsa i potem przejdziemy już do części bardziej technologicznej. W tej chwili współpracuje z nami ponad 60 tysięcy restauracji na całym świecie. W Polsce niecałe dwa tygodnie temu uruchomiliśmy drugie miasto, czyli Poznań. Też 100 restauracji już przy samym starcie, więc świetne wyniki. W tej chwili w Polsce współpracuje z nami ponad 600 restauracji. Średni czas dostawy jest to właśnie około 35 minut. W Polsce jesteśmy od 8 miesięcy, bo uruchomiliśmy się w lutym 2017 roku. I teraz podstawowe pytanie. Przy takiej skali, przy kilkuset dostawcach, przy dziesiątkach tysięcy użytkowników, czy milionach użytkowników w skali globalnej i takiej liczbie restauracji, co my możemy robić, żeby przede wszystkim optymalizować zarówno czasy dostawy, jak też wprowadzać pewnego rodzaju innowacje w zakresie delivery? My przede wszystkim, tak jak wspomniałem, Uber jest przede wszystkim firmą technologiczną, więc skupiamy się na tym, żeby wykorzystywać technologię do tego, żeby ten system optymalizować. Pierwsza rzecz z punktu widzenia użytkownika, jest to system rekomendacji, który jest oparty o machine learning, czyli rekomendacje na podstawie dotychczasowo wybranych restauracji. Czyli w momencie, kiedy ja osobiście najczęściej korzystam wybieram kuchnię tajską, czy burgery, czy kuchnię wegetariańską, to aplikacja po pewnym czasie zaczyna sugerować mi restauracje, które użytkownikom o moich gustach też odpowiadały, więc rekomenduje mi i wskazuje po prostu kolejne restauracje w innych miastach czy w innych lokalizacjach, które też mogłyby mi odpowiadać. W bardzo podobny sposób jak Netflix, tak, czy Spotify, który ma tę funkcjonalność Discover Weekly na podstawie gustów muzycznych. Kolejna kwestia. Sortowanie i filtry. Wydaje się dosyć proste, jednak w momencie, kiedy jest ponad 500 restauracji w Warszawie, wybranie restauracji czy konkretnej kuchni może być momentami dosyć trudne. Dlatego
umożliwiliśmy użytkownikom filtrowanie i sortowanie restauracji przede wszystkim na podstawie czasu dostawy. Jeżeli spieszymy się bardzo, potrzebujemy zrealizować nasze zamówienie w mniej niż 30 minut, bo za chwilę musimy uciekać na spotkanie, zrobić cokolwiek innego, możemy sobie wskazać przede wszystkim czas dostawy jako główny czynnik filtrujący restaurację. Oprócz tego oczywiście cena, czyli pułap cenowy, czy chcemy, żeby była to restauracja z niższej półki cenowej, czy troszeczkę z półki troszkę wyższej, jak i też preferencje dietetyczne, czyli kwestia kuchni wegetariańskiej, bezglutenowej, czy też po prostu kwestie, które są, czy też po prostu kuchnia wegańska, tak? Oprócz tego, z punktu widzenia dostawców, tak jak wspomniałem, z naszego punktu widzenia, mając kilkuset dostawców w Polsce, bardzo istotne jest to, żeby każda minuta, kiedy oni są dostępni na platformie, była wykorzystana jak najbardziej efektywnie. Czyli w momencie, kiedy dostawca zamiast poświęcić 3-4 minuty na dostarczenie swojego zamówienia, jest zmuszony do tego, żeby kontaktować się z użytkownikiem, żeby dzwonić do niego, próbować zlokalizować wejście do budynku, czy przebić się przez recepcję, jakby widzimy też, że wtedy ta wydajność tej platformy troszeczkę spada, więc staramy się użytkownikom dać wszystkie potencjalne możliwości do tego, żeby jak najdokładniej opisać miejsce dostawy i też dać potencjalnie inne możliwości. To znaczy, oprócz tego, że użytkownik oczywiście może wskazać piętro, kod do klatki, dodatkowe informacje i też skontaktować się z użytkownikiem, to też uruchomiliśmy funkcję umożliwiającą odbiór zamówień przy krawężniku. To znaczy, ja osobiście w naszym biurze nie mam możliwości wpuszczenia dostawcy na ósme piętro, więc oni mogą wejść tylko i wyłącznie do lobby budynku, w związku z czym łatwiej jest mi po prostu zaznaczyć na środkowym ekranie, jak widzicie, jest po prostu opcja pick up outside, opcję, która umożliwi kierowcy podjechanie tylko pod budynek, ja wejdę do niego na zewnątrz, odbiorę to zamówienie od niego, w związku z czym kierowca nie musi szukać miejsca, nie musi szukać miejsca, na którym będzie, nie musi szukać miejsca do parkowania, może w łatwy sposób po prostu tylko podjechać pod krawężnik, otworzyć szybę, czy tak jakby nawet nie siadać z roweru, przekazać mi swoje zamówienie, w związku z czym ta dostawa i ten tak zwany drop-off, jak my to nazywamy, jest po prostu realizowany dużo szybciej. Kolejna kwestia. To jest możliwość śledzenia zamówienia. Jest to funkcja, która o dziwo z punktu widzenia naszych użytkowników w Polsce jest bardzo pożądana i użytkownicy bardzo cenią sobie tę funkcjonalność. Ona umożliwia śledzenie statusu zamówienia, jak i też po prostu śledzenie samego dostawcy, który jedzie do nas już po odbiorze jedzenia z restauracji. Ta sama funkcja jest również dostępna dla restauracji, czyli restauracja, która przygotowuje zamówienie, w momencie, kiedy widzi, że na przykład dostawca musi pojawić się w restauracji w ciągu kilku minut, widzi na mapie, gdzie dokładnie on jest, może zaplanować, ile czasu potrzebuje na, nie wiem, zapakowanie zamówienia, jeżeli chce potrzymać troszeczkę w wysokiej temperaturze zupę przed zapakowaniem, może zrobić to przez chwilkę dłużej, w związku z czym ma to ogromny wpływ na podwyższenie też jakości tej dostawy. Tak? Więc jest to też funkcja, którą użytkownicy bardzo mocno sobie cenią. I teraz zamówienia z wyprzedzeniem. Funkcja, która, nie wiem, czy użytkownicy Uber Eatsa tutaj obecni na sali z tego kiedyś korzystali, natomiast jest to test, który też uruchomiliśmy w Warszawie już w lutym tego roku. Okazał się on bardzo dużym hitem właśnie przy akcji, przy tegorocznej edycji Uber Pączków, bo umożliwiliśmy we współpracy z cukierniami Blikle składanie zamówień na tłusty czwartek z tygodniowym wyprzedzeniem. Więc użytkownicy mogli po prostu zaznaczyć sobie w aplikacji, że chcą złożyć, wskazywali po prostu datę, godzinę i adres, kiedy zamówienie ma zostać zrealizowane. Po stronie cukierni mogła ona w łatwy sposób akceptować te zamówienia. Dzięki temu zarówno użytkownicy, którzy w ten dzień akurat okazali się w większości office managerami czy zarządcami biur, mieli już spokojną głowę, że nie musieli stać w kolejkach tego dnia, żeby zamawiać pączki do biur. Natomiast restauracje czy cukiernie mają wtedy możliwość zaplanowania swojego popytu na konkretny dzień, tak? Wiedzą, czego mogą się spodziewać. Okej, i teraz ostatnia kwestia, której chciałem jeszcze wspomnieć, to jest szersza integracja Uber Eatsa z aplikacją Uber. W dużej mierze opieramy naszą infrastrukturę i sieć logistyczną też na biznesie standardowym i bardzo istotna jest synergia
pomiędzy tymi dwoma ekosystemami, które są w dużej mierze od siebie zależne. I teraz funkcjonalność, która jest dosyć popularna wśród użytkowników, czyli możliwość złożenia zamówienia przez Uber Eats za pośrednictwem standardowej aplikacji Uber w trakcie przejazdu. W momencie, kiedy mieszkam na Kabatach, biuro mam przy dworcu gdańskim, mam 20-30 minut na to, żeby złożyć zamówienie i co więcej, z poziomu aplikacji standardowej też dowiem się, ile czasu po moim przyjeździe lub przed moim przyjazdem jedzenie pojawi się pod wskazanym adresem. Więc jest to też kolejny element tego ekosystemu, który uważamy, że ma ogromny wpływ na wydajność i optymalizację. I teraz pytanie jeszcze raz. Jeżeli mamy infrastrukturę, która jest w stanie, jesteśmy w stanie w ciągu mniej niż 5 minut podstawić samochód, który przewiezie użytkownika z punktu A do B na terenie miasta. Jeżeli realizujemy dostawę jedzenia w ciągu 35 minut w Warszawie, to co jeszcze będziemy w stanie przewozić? Czy to będzie odzież, czy to będą zakupy, cokolwiek innego? Na to pytanie odpowiada właśnie zespół, którego jestem częścią, czyli zespół Uber Everything. I już w tym momencie testowana jest usługa Uber Rush, która polega na, która jest po prostu usługą dostawy dla przedsiębiorców na terenie niektórych miast. Ta usługa jest dostępna w Nowym Jorku, między innymi część z Państwa może kojarzyć Shopify, platformę internetową, która też jest zintegrowana z Rushem w Nowym Jorku. Dzięki temu użytkownicy mogą po prostu wskazywać Uber Rusha jako preferowaną formę dostawy najróżniejszych produktów przez sklepów, które są dostępne w rejonie dostawy na Shopify. To tyle z mojej strony. Nie wiem, czy mamy czas na ewentualne pytania. Mamy czas na ewentualne pytania i nawet ja zadam pierwsze z nich. Chciałbym Cię, Krzysiu, drogie moje, Ty kochanie, zapytać o rzecz następującą. Jak kwestia jakby językowa, w sensie czy to ten wasz Genius Lab, o którym wspominasz, zdiagnozował taką rzecz, że to, że funkcjonujecie w języku angielskim, na przykład jest w naszym kraju jakąś barierą w developmencie, w sensie w rozwoju? W Polsce funkcjonujemy w 100% po polsku. A tutaj akurat slajdy, które widziałeś, są mockupami. Czyli które jest dostępna wersja? Jak najbardziej. My tutaj też właśnie, przede wszystkim to jest główny cel lokalnego zespołu. To jest przede wszystkim wskazywanie i praca z zespołami, które zajmują się rozwijaniem produktu. Na temat tego, które funkcjonalności są ważne i dlaczego, jak i też oczywiście lokalizacja, czyli tym zajmuje się cały dział kontentu i marketingu, który ten treści lokalizuje. Czyli jakby można powiedzieć, że w kilku kwestiach jakby format działania jest podobny, ale lokalne operacje różnią się od siebie dosyć mocno, zależnie od potrzeb. Jasne, i to jest właśnie to pytanie, które zauważyłem w oczach, że chciało by było zadane, także odpowiedź została uzyskana. Bardzo uprzejmie dziękujemy. Czy jakieś upominki w formie jedzenia, nie wiem, ciasteczek, coś będzie tutaj dowiezione dla nas, nie, czy nie? Chyba jedzenie już jest, ale faktycznie powinienem o tym pomyśleć, więc może w takim razie porozmawiamy to jeszcze z organizatorami nad przygotowaniem jakiejś promocji, ale to więcej informacji, mam nadzieję, jeszcze dzisiaj w takim razie. No to w takim razie do tablicy, bardzo dobrze. Tak, w takim razie smaczne brawa dla Krzysztofa. Dzięki wielkie.